Witam serdecznie w ten piękny majowy dzień. Dzień dobry. Witam na powiatowym dniu bibliotekarza. W programie dzisiejszej uroczystości miłe dla bibliotekarskich uszu przemówienia panów burmistrza i starosty oraz nie tylko słowa, bo i nagrody dla bibliotekarzy. Książka jest fatalna, zła, a nawet najciekawszych powieści nie warto czytać, bo i tak kiedyś je sfilmują. Ciekawie się zaczyna, myślę, szczególnie na Dniu Bibliotekarza. Jeszcze raz na ręce pani dyrektor z wyrazami szacunku i uznania dla waszej wspaniałej pracy chciałbym serdecznie podziękować. Obchodom 10. Powiatowego Dnia Bibliotekarza w Oleśnicy towarzyszy wystawa Ex Libris wokół książki. Pomysł na wystawę zrodził się równocześnie z powstaniem nowego Ex Librisu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki, stworzony przez znakomitego artystę krakowskiego, pana Jerzego Dmitruka. Wydaje mi się, że jest tu właściwie gościnny dom taki wspaniały dla tego rodzaju realizacji. Także jeszcze raz chciałem podziękować państwu i zgromadzonym tutaj obecnym. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam państwa na koncert pani Anny Pietrzak, oleśniczanki, pedagoga, laureatki wielu prestiżowych nagród.